to, o czym wspominałem wcześniej. Rysiek był? Aż tam, Rysiek chyba już nie przyjdzie. Dlaczego? Nie, ja nic nie mówię, ale wiesz, on po prostu jest tego, że jak wtedy, bo on w ogóle nawet z pieskiem nie przychodzi. Że już trzeba rozmawiać na temat. Niech też przychodził tutaj latał tym pieskiem. Słuchajcie, jak dojechałeś? Tu przestało parę znów zaczęło lać. A to rozpierdalali do tej wody ci robotnicy, to ile komedii było. Ale tu wody. Wody, no mówię ci. Czyli będą to pompować? Nie, to oni chcieli, żeby ten beton był podlany wodą, to mają aż za dużo. Znaczy to może i wypompują, ale... Czy pan do końca wierzył, że to się uda inne stanowisko? Nie, ona jest pierdolnięta, no to możesz czytać coś do domu. W przeniesieniu szkoły, tak? Możesz ja też jeść, może być w kresie na konserwę. Ja to mam cały skład pierdolnięty tutaj, wiesz o tym. Ja pierdolę. Ale to chodzi, żeby ci coś działo, bo jakbyś tak, wiesz, nic nie miał ciekawego, oryginalnego, no to by nic nie było. Weź kawę, to dla ciebie jest. Bo maczałeś tam chuja czy coś w środku? Nie. Słowo? Też nie mam. Nowa kawa stoi od 2 godzin. Bez cukru. Była taka praktyka, że jakieś. Chuja to by mi już pomoże. Nie, no kawa dla ciebie. Tak, stoi tutaj na słowowanozu. Zobacz. To jest kawa. Dla ciebie specjalnie. Czysta jest. Czysta. Ale jakby była, nawet mocna. Jakby było, to żebyś się zapierdolił. A i tak nie przystać. Trzeba podziękować. Więc na pewnym poziomie naczelników może zastąpić. Ale ja lubię, jak się taki burdel dzieje, tak się tulało. Bo tutaj kapała kropelka, to Litka tu opisała. Ja mówię, tutaj kropelka, już kropelka i co się stało od kropelki. Ze zdachu kapało. No to jak była burza, to ile kropelka. Wszędzie i z okna, i z cipki. Ja tu często jestem, tu za często jestem, nie? Że? Mogli mieć takie przekonanie, że to pan jest ich głównym. Nie, to dopiero zaczęty, ale już z pół roku niedługo będzie. Czas leci, niestety. A książka tamta poprzednia, to gdzie ona jest? Chyba tutaj coś tu jest, nie? Pokaż. No. To Rysia tu odłożył. A, dobrze, bo myślałem, że zajebał. Nie, on? A po co? A może jakiś biznes miał? Jak jest uczciwy, to wiesz. No ja wiesz, a co tam jemu? Jak on nie jest tu zrzeszony, tylko na lewo robi? Nie mów tak, a skąd jest, że na lewo? To znaczy w sensie, że nie jest, że tak jak Lewartowski brał pieniądze przywożone, tak? Nie było takiej. Ja nie wiem, o co chodzi, ty też wierzysz tam. Przecież podpisywałeś dokumenty. Chuj wie, o co chodzi. Nie, ale Rysia jest na umowę, o to mi chodzi. No musi być, no. A no jak klienta tego, no to może mieć interes. A ty jesteś na umowę? No jak? No to... Nie, ale ja o Rysiu nie wiem, to jest na umowę, wiesz, ja o sobie wiem. Ale o Rysiu... Nie, tam Rysio tu odłożył, tam nic nie, żadnego dobra, nie ma. Dobra, schowaj to, ja to następnym razem... No, żadnego, bo teraz sobie zamoczył, tylko nie? No. Przechyl kawy jest czyściutka, dla ciebie zrobiona. To tam kurwa chuje maczacie we wszystkim. My nie mamy, mamy wszystko zagipsowane. Dupę macie zagipsowaną. O Jezu, jak ci robotnicy spierdalali do budy, jak to nawet, już tam nawet nie chcieli być na tej budowie. A ten obiad dopiero przyniósł fufelek. To co, to Rysiek nie chodzi w ogóle tu? Nie. A co, dzwonimy do nich? Nie. Nie, on po prostu, to zadzwoń do niego, bo albo on, słuchaj, ja ci coś powiem. Ty, zobacz, co w centrum się dzieje. Ci coś Litka mówiła, że je, córkę sprowadza. To jest na placu Waszyngtona. Tak, na pewno. Tam takie restauracje, takie, bardzo, to fajnie wygląda. Wiesz, Świętokrzyskie. To jest Świętokrzyskie, Rondo de Gaulle. Świętokrzyskie. Rondo de Gaulle, ja dokładnie wiem, jak była ta burza, to mnie to zatkało, że wiesz, no i tego, Litka ma tę córkę taką, która jest baba chłop. No to jak ona ma córkę, ja mówię, to dawaj tę córkę i niech ona spod tego lasu przyjedzie. Będziecie ją wzykać pewnie tutaj. No idź ty, jakaś wiedźma, gorsza od niej. Ale jak poszła w męża, to jest szczupła i powinny się zainteresować, bo ponoć piękna kobieta, z której ja na oczy jeszcze... Ty też jesteś piękny. Jakaś Lola Brigida, ja mówię, daj spokój! I ponoć, wiesz, strasznie pyskata i tą Litkę daje na strych, a ona sama w kuchni rządzi, Litka nie ma prawa. Ja mówię, ja już sobie wyobrażam, ale córka zawsze tak robi, no.
Pij kawę, bo ja już trzy kawy mi się wypiło, to wiesz. Nie maczałeś tu? Nie, czysta kawa. Kubek wymyty 1000 razy specjalnie dla tego. No przysięgam, no. Ja nigdy nie przysięgam, ale nie przysięgajcie na słońce, nie przysięgajcie na niebo, na ziemi. Panie przewodniczący, czy takie... Ja i tego. Mam dyskomfort, nie wiem, czy mogę o takich rzeczach mówić. No to jest pytanie o systematyczność kontaktu. Słuchaj, wczoraj był Marcin ten, a dzisiaj Marcin Bajka. I powiedział, że Hanka Dronkiewicz-Waltz o wszystkim wiedziała. Odnosi tej reprywatyzacji. Bajko, nie Bajka. Bajko, dobrze, ją wydał. Ją wydał. Bardzo dobrze zrobił. Ona go zwolniła i dlatego. No, 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 ale z ratusza nie był nikt, tylko on jako były pracownik też powiedział, ja myślałem. Był dyrektorem. Bo powiedzieli, że nikt z ratusza nie będzie, a to jakiś był były, no, był dyrektorem, ja wiem. No. No i on ją wyda. Wyda, ale już ona chodzi po sklepach i też tam plotkuje. No, gówno to jej da, prokurator ją poprosi do sądu i będzie miał. Ja tylko będę ryczeć ze śmiechu, usługi elektryczne. No może wjechać? Może, drugi raz. No bo więc oni krzyczeli, że nie ma tam prądu, wiesz? No to ma pan prawo odmówić, ma świadek prawo odmówić. No, a to dobrze lubię. Jeśli mam prawo, to wymagam. Dobrze, idźmy dalej. Panie, dziękuję. A pana kontakty z prokuraturą? Daj spokój, jakie afery. Pan przed prokuraturą. No, także tutaj będzie, wiesz, dziura, tam będzie przejazd i tego, nie wiem jak te samochody sobie dadzą radę, rozpierdolą ten dom, bo to się będzie trzęsło. Co to znaczy beton? Beton też może się nadwerężyć. Panie pośle, to nie ma nic wspólnego z postępowaniem... Rysiu, to chyba się przez ciebie rozpierdolą. Zmyście wtedy poszli, to gdzie żeś z nim poszli? On potem przyszedł i tutaj nie mógł wyjść. Weź z panem. Nie, dziękuję bardzo, nie. Bo ten pan sobie tu sprzedać. Nawet nie drogo. Raz mi sprzedał, ale mnie oszukał. Miał być kotlet schabowy, była łazania. Lasagna. Lasagna, srania i w dupie go mam mieści tam. To ja Rysia rozpiłem, nie? Nie, ale wtedy jak poszedł, to on potem tutaj przyszedł, usiadł i potem jak wychodził, to wyjść nie mógł. Mnie się wydawało, że on jest tak lekko, a on nie mógł tu wyjść, słuchaj. A raz jak wychodził, to but mu spadł. I mówi, daj mi ten but. Ja mówię, idź szybciej. Przecież ja go do domu odprowadziłem. No dobrze, ale on tu przyszedł i powiedział, że on przyjdzie o 19, że ja mówię, Rysiu, masz te 15 zł, coś mi kupił, te kurczaki i bułki. On mówi, nie, masz kupić piwo i wódkę, ja przyjdę o 19, oczywiście, że nie przyszedł, no. No ja mówię, Rysiu, ty już siedź, bo on tak siedział, jeszcze co to by zacznął. A ludzie go tu widzieli? Nie, ludzie tam widzieli, on tam nie widzieli kto to. Tylko wiesz, ten białym tym jeden tu do niego dzwonił, żeby przyszedł, on nie przyszedł i tak, taki był zawiedziony. Mówi, bo ja już nie chciałem tej pani Litki, bo ona by tam nie weszła po schodach. A mówię, weszłaby. Ale opieprzyła, że to pełno drutów, że i tam błoto, wiesz, też mało się nie... Ja mówię, Litka, no to aha, i te kalosze, że jej przywieźli, no to chyba przywieźli. No. To ja mówię, to masz telefon, to dzwoń do firmy, się dogadasz. Tu powiedzieli, że można dzwonić i się dogadać. I co chcesz, a ci przywiozą. No i jeszcze będzie burza, ale już może nieduża, wiesz? Tak, żeby się rynowało. Dziękuję uprzejmie, panie pośle, pan Adam Siliński. Bardzo dziękuję. Ja chciałbym nawiązać do tego ostatniego pytania pana posła Krowiwińskiego. A czy wiesz, był pan w obiekcie przy ulicy Twardej? No możemy do niego zadzwonić. Czy osobiście był jaki pan tam do niego numer? Nie wiem, to nie mów, że ja jestem. Nie byłem obok, nie byłem w szkole. A po co? Jaki tam numer? Masz w pamięci? Nie mam w pamięci. Zadzwonię do siebie, my tutaj nie ma. Czy pojawiały się takie informacje w rozmowach, że stan tego budynku, techniczny stan tego budynku jest katastrofalny? Kaleta, 604. Nie mów, że ja tu jestem. Nie. Sam jestem. Ale się nie odezwie. 398. 686. 603. Nie wiem, ja nie pamiętam się. Idzie. Czy w takim razie, tak jak pan powiedział, że nie można w taki obiekt inwestować, czy związek przyczynowo-skutkowy dotyczący roszczeń podjętych przed wydaniem decyzji, jak te roszczenia się mają w związku przyczynowo-skutkowym do tezy, że nie można w takim obiekcie inwestować. Czy to wyglądało w ten sposób, że no cześć Rysiu, kiedy do nas przyjdziesz? To decyzja o takiej treści, czy też może inaczej, z powodu tego, że podniesiono takie no jestem, tak. Podjęto decyzję.
decyzję o przeniesieniu szkoły. Jutro przyjdzie Litka, a ty po Litce. Ja to wspominałem. Inwestycja w obiekt oświatowy należy do burmistrza i on decyduje w każdej sytuacji indywidualnie. Natomiast kwestia, czy można inwestować, jest kwestią wynikającą wprost z roszczeń charakteru. Jeżeli jest roszczenie do jakiejś nieruchomości, to w niedzielę chyba będzie. To nieruchomość jakby ma dwa aspekty. Po pierwsze, można sobie wyobrazić, że będziemy w cudzą nieruchomość inwestowali. Dzisiaj jest 29, jutro Litka 31, to ty w sobotę, Rysiu. Jesteś napisany jesteś. No. Tak. No to przyjdź w sobotę 1. No. No. No to na razie, w Litce powiemy. Cześć. No cześć. Pan sam wspomniał o tym oświadczeniu, potem przy pytaniach pana profesora Kubickiego też pan nawiązywał do tego pojęcia. Chciałbym, żeby pan powiedział na ten temat. Że przyjdzie. Jakby pan wskazał skutki tego zjawiska, bo też pan wymieniał wielokrotnie jako przyczynę. A po co wam kondomy były tutaj? Powiem. A także jakie były formy? Ruchaliście się? Ale to były, to one były jeszcze drugą paczkę znalazłeś? Słuchaj, bo żeby... Bo ten ciach ponoć jest bardzo atrakcyjny. I wejść tak naprawdę do pokoju pracowników. To samo z siebie powodowało pewien rodzaj dyskomfortu. No właśnie dyskomfortu, tak sobie powiedzmy. I powodowało też, nie wiem, jakieś przerwy w pracy, tak? Konieczność wypowiedzenia się o sprawie, której się akurat nie prowadzi i tak dalej. Mam nadzieję, że nie wpłynęło na to, że ktoś na przykład czytając, ktoś mu wszedł, co nie wiem, jednego dokumentu nie zobaczył. Mam nadzieję, że nie było z tego błędów. Ale na pewno wpływało to na sposób pracy. No taki, on nie był taki płynny, jak powinien być. Rozumiem, że przez ten fakt zjawiska tej nieprawidłowości, rozumiem, że pan nie wie o konkretnych tak sytuacjach, ale rozumiem, że technicznie było to możliwe, że osoby postronne, mające różnego rodzaju interesy prawne i pozaprawne, mogły mieć dostęp do bieżącej dokumentacji w tych sprawach, tak? Ja nie powiedziałem, że do dokumentacji. Znaczy, pracowników mogli, to jest jakby trochę co innego, dlatego że jednak dokumentacja znajdowała się w szafach. Ja sobie nie wyobrażam i chyba nie było takiego przypadku, żeby jednak beztrosko ktoś wychodził i zostawiał to wszystko otwarte. Takich sytuacji nie było, chociaż się w urzędzie słyszało, że niektóre panie wychodziły z pokoju, zostawiały torebki i później już nie miały tych torebek. W naszym biurze się to nie wydarzyło, więc ja uważam, że jednak ta czujność była tutaj zachowana podwójnie. Dobrze. Mam pytanie odnośnie kolejności procedowanych spraw, to znaczy niezależnie od wiarygodności tezy o limicie spraw i decyzji, limicie decyzji, które jakby te sformułowania tutaj padały i padały też pytania o to, świadek Mrygoń też podjął taką próbę uzasadnienia, że po prostu z mocy przerobowych pracowników ten limit był swego rodzaju faktyczny, znaczy nie był limitem narzuconym, tak jak zrozumiałem świadka Mrygonia, tylko był on limitem faktycznym, to znaczy, że pracownik był w stanie prezentować określoną liczbę spraw w miesiącu i ten limit maksymalnie świadek Mrygonia oszacował na 200 spraw i to w bardzo optymistycznym scenariuszu dla mocy przerobowych biura. I teraz, czy jakby zgadza się pan z tymi twierdzeniami świadka Mrygonia? Poproszę Wiesława, żeby tak tutaj to zrobić. Podejmowane czynności przez pracowników, które sprawy znajdowały się w tych określonych wątłych możliwościach przerobowych biura, a które nie. Co jakby decydowało o kolejności doboru spraw? Nie wiem, nigdy nie zapoznawałem się, jak one są rozpatrywane, natomiast z rozmów i z takiego ogólnego oglądu działania tego wydziału bardziej mi wynika to, co odpowiedziałem na poprzednie pytanie, że to wynikało tak naprawdę z tego, kiedy można doprowadzić do zakończenia postępowania. Czyli jak ja wieczorem do ciebie zadzwonię, ale ja mogę teraz, Wiesław, zrobimy zmianę, policję przyjdzie. Okej, no Wiesław, czy się stałeś szczęśliwy, no już widzę, że mu stoi. Każdy pracownik mógł to wybrać jako tą sprawę doprowadzenia. Rysiu, tu kondony znaleźliśmy w sieciowni, co tu się działo? Postępowanie trwało około 3 lat. To jest parafia. Mówisz, że Wiesław jedzie bez gumy. Jako osoby podpisującej decyzję. Tymczasem w sprawie dotyczącej twardej 8, twardej 10, te terminy od momentu, w którym strona sprzedała już 100%, które było tutaj wspominane, roszczeń do tych nieruchomości, w mniemaniu oczywiście strony, te terminy były znacznie. Ale tutaj się stęskił za tobą. Dobry chłop tutaj zmieni ten. Zmienimy służbę i a ja tu przyjadę w niedzielę, to sobie pogadamy. W związku z pytaniem zadanym przez pana Rabieja,
dotyczącym wachlarzu roszczeń tej strony. Dobra. Rysiu, ja do ciebie wieczorem zadzwonię. W sposób, tak? Strona, przynajmniej co do terminu rozpatrzenia sprawy. Na pewno, na pewno tak już będzie, bo tak jest, no tak jest racjonalnie, no. Tak jest racjonalnie, no. Wolę, żebyś był tutaj w niedzielę w spokoju. Terminy KPA zostały przekroczone. Poza tym pamiętam, Nie, wiem. Nie, Lidia przyjdzie jutro. Lidia przyjdzie jutro. Wiesław przyjdzie pojutrze. Później ty. Przepraszam, panie przewodniczący, ale wyraźnie czuć spaleniznę na sali. Czuć tym. No, stanie. Czy to. Tak? Nie. Dzisiaj jest Wiesław, do jutro do 7. Mamy informację, że sytuacja jest opanowana, tak? I dzisiaj jest 29, dobrze, zatem 30 ma Lidka. Tak, więc Lidia. Widzę, że pierwszego. Powodują, że no, od razu się to załącza do treści. Będzie Wiesiu, tak. A ty przychodzisz drugiego, czyli w niedzielę. Się, znaczy, no, funkcjonują same i nie mają pełnomocników, to jest dość naturalne, bo to się bierze na... A nie, no wszystko jest okej, okay, oczywiście, że tak. No. I szybciej. Natomiast czy tutaj... No pewnie tak. Zadzwonię jeszcze, ja tu jeszcze z Wiesławem pogadam, bo Wiesław tylko tu stoi i dupką mi tutaj przebiera. Przez twoje podoba, ale podoba mu się twoja ta muzyczka przez te oczy zielone. Czy słyszał pan o jakichś formach pozaprawek nacisku na pracowników w związku z ich pracą? Nie, od razu mówię. Dobrze. I teraz moje ostatnie pytanie dotyczące spadków wagujących. Słusznie jakby pan zwrócił uwagę. Ja zawsze na zielone oczy się natykałem. Warszawskich. I teraz pytanie, czy nie leży to w związku przyczynowo-skutkowym, że do 2015 roku Urząd Miasta nie podnosił tego... Co 25-30? Tak, jeszcze raz powiem, biję się w piersi, nie wpadłem na ten pomysł. A! Jest to rozwiązanie... A, no tak, no tak. Nie ma Rysiu, żadnych wskazówek ze strony organizacji. No właśnie o to, no dlatego tak z tobą rozmawiam, żeby cię rozpoznać też trochę. No kurwa i no będziemy ciągnąć, ale tak już nie może być. Nie, też na to nie zwróciła uwagę, a to też naturalnie też powinno być, tak? Nie no, Rysiu, najważniejsze, żeby sobie pomóc, nie? Tylko musisz uważać, bo słuchaj, no... Zostało załatwionych 4000 spraw, tak? Jest jakiś obrót. No ale Wiesław, znaczy Rysiu, ale zalecenie wiesz jakie przede wszystkim, nie? No bo wiesz przez co ci się to stało, no nie ma co ukrywać, nie? Wykorzystuje tak naprawdę kluczek prawny. No nieprawdopodobnież, no co? No. Także masz nauczkę, kurwa, żółtą kartkę przez Pana Boga tu ci, że tak powiem, przedstawił, nie? No i trzeba żyć dalej, no. Bo 80% to też jest uśrednione, 80% dostają ci, którym się to należy. Czyli osoby, które tam mieszkały, powstańcy i tak dalej. Ja nie chcę Państwa tutaj... To nic nie da. ...że robimy sprawiedliwość dziejową, bo nie. To, że z drugiej strony dwa razy wywłaszczanie, bo to tak naprawdę by było coś takiego, przez Państwo, no troszeczkę jakby ja jako prawnik mam co do tego wątpliwości. Ja chciałem powiedzieć, że sformułowanie kruczek prawny jest ulubionym sformułowaniem innego członka tej komisji, natomiast wydaje mi się, że przepis, który był utrwały przez wiele lat na terenie większości Europy, ma swoją zasadność i jakby ocena co do tego przepisu i nazywanie go kruczkiem prawnym, możemy się do tego różnić ze świadkiem. Natomiast chciałbym jakby dopytać, rozumiem, że jakby brak podejmowania argumentacji spadku wagującego na gruncie obowiązującego ówcześnie stanu prawnego i tego fragmentu kodeksu Napoleona, rozumiem, że ten brak był niezależny od bieżących czynników politycznych w Urzędzie Miasta. Niezależny. Tak jest. Bardzo dziękuję. Reklama. No Boże. Postaw na aktywność. Bieganie, jazda na rowerze czy spacer w super wygodnych ubraniach. To sama przyjemność. Już teraz w Lidlu. Wiatroszczelna i wodoodporna kurtka tylko 59 zł. A wygodne buty do biegania tylko 66 zł. Lidl. Co tydzień coś nowego. Proszę Państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz w Media Expert przeceny na lato. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1399 zł. Laptop Asus, procesor Intel Core i3, grafika 2 giga za jedyne 1999 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Po reklamie. Polskie Radio 24, minęła 14.30, czas na informacje dnia. Adrianna Calinowska-Czaniecka zaprasza. Przez całą Polskę przechodzą nawałnice. W samej Warszawie strażacy interweniują.
wali już 150 razy. Nawałnice są, nawałnice. Strażacy cały czas usuwają skutki ulewy. No, Rysiowi już stoi. Z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. O Jezus. Przyjmujemy dotyczą głównie strzelec kanałów, które zauważają na jezdni, na przejście do pieszych, już wydaje mi się, że czasami jakiś element jest budynków konstrukcyjny. Na chwilę obecną nie mamy jeszcze żadnej informacji o tym, jakie szkody wystąpiły w mieście. Na chwilę obecną nie możemy potwierdzić, ktokolwiek ucierpiał, czy mieszkańców Warszawy. W usuwaniu skutków nawałnicy biorą udział wszystkie stołeczne jednostki Straży Pożarnej. Były szef Biura Gospodarki Nieruchomościami Marcin Bajko jest przesłuchiwany przez Komisję Weryfikacyjną do spraw reprywatyzacji. Świadek odpowiada na pytania dotyczące decyzji reprywatyzacyjnych w kwestii działek przy ulicy Twardej 8 i 10. Marcin Bajko zeznał, że podczas wszystkich kadencji Hanny Gronkiewicz-Walc ponad 600 razy brał udział w posiedzeniach zespołu koordynującego. To takie nieformalne ciało w ratuszu, które decydowało o losie działek w kontekście ich reprywatyzacji. Dodał, że na posiedzenia zespołu zgłosił łącznie ponad 300 wniosków. Do 1/3 to były sprawy związane z reprywatyzacją, więc wiedza prezydenta była bezpośrednia i ta wiedza nie ulega wątpliwości. Zespół koordynacyjny podejmował decyzję i sprawa Twardej również była przedmiotem tego zespołu i tam zostały odpowiednie decyzje podjęte. Komisja ma też za sobą pierwsze dziś głosowanie. Oddalono wniosek Roberta Kropiwnickiego z PO o zawieszenie postępowania do czasu wydania wyroku przez Naczelny Sąd Administracyjny. Chodzi o wniosek warszawskiego ratusza w sprawie sporu kompetencyjnego między Komisją Weryfikacyjną a stołecznym ratuszem. Wniosek odrzucono większością głosów. Michał Fedusio, Polskie Radio. Komisja chciała dziś przesłuchać także dwie osoby w charakterze strony. To prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc oraz Maciej M., biznesmen skupujący roszczenia do reprywatyzowanych nieruchomości. Hanna Gronkiewicz-Walc nie stawiła się na przesłuchanie. Warszawski ratusz w poniedziałek złożył wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego z Komisją Weryfikacyjną. Prezydent stolicy mówi, że nie ma możliwości, by Urząd Miasta był stroną w komisji. Ten wniosek oraz dokumenty w sprawie Twardej 8 i 10 dostarczono dziś komisji. Premier Beata Szydło podpisała rozporządzenie w sprawie utworzenia Związku Metropolitalnego w województwie śląskim. Przypomniała, że było to jedno ze zobowiązań, którego podjął się PiS w czasie kampanii wyborczej. Beata Szydło mówiła, że dokument daje ogromne szanse na rozwój dla miast, gmin czy powiatów. To dla Śląska, dla tej części Śląska jest niezwykle istotne. Jak Państwo wiecie, jest to region szczególny ze względu na swoje silne uprzemysłowienie, a potem w wyniku zmian transformacji gospodarczej silną degradację. I cały czas zastanawialiśmy się tutaj w gronie ekspertów, no, światła nie ma już oczywiście, ale to niepotrzebne to światło, mamy lampkę. Pensatę, ale też właśnie ten motor rozwojowy, wykorzystanie. Dobrze, radio Koncita, Państwo zobaczą i trzeba się dogadać tutaj z pijakami. Pijak musi z pijakiem pogadać, a Litka przyjdzie i mówimy o zrównoważonym rozwoju, chcemy, żeby każdy region miał takie same szanse, dodała szefowa rządu. Wiktor Janukowicz będzie sądzony zaocznie, zdecydował kijowski sąd. Oskarżony o zdradę stanu były prezydent nie pojawił się na jego wezwanie, ani nie skorzystał z możliwości połączenia wideo. Sąd podkreślił, że ukraiński kodeks karny pozwala na zaoczny proces w przypadku, gdy oskarżony ukrywa się przed organami ścigania i sądem w celu uniknięcia odpowiedzialności. Można także przyjąć, iż Wiktor Janukowicz wiedział, iż w Kijowie odbywa się jego proces. Sąd odrzucił przy tym argumenty obrony, iż były prezydent nie chciał przybyć na posiedzenie ze względu na obawę o swoje życie i zdrowie. Sędziowie zwrócili uwagę, że mógł skorzystać z połączenia wideo. Wiktor Janukowicz jest oskarżany o współpracę w prowadzeniu agresywnych działań przez Federację Rosyjską 1 lipca 2014 roku po zwycięstwie rewolucji godności i kaskę w ucieczce do Rosji miał się zwrócić do Moskwy z prośbą. Gaduła, ten Rysia też gaduła, że on taki będzie. Mi się wydaje, że ty mu się podoba. Nie, ja ci też powiem, on jest w sensie takich facetów kwadratowych w sumie, wiesz. Nie szczupły, ale na tyle uroku sobie, że wiesz. Że zapiąłbyś go? I Litkę umie podgadać tutaj. Ale zapiąłbyś go czy nie, powiedz? Coś ty! Kurwa, nie gadaj, kondony, który już tu już się przygotowywał. Ty słuchaj, tak, ciach gruby, tamten taki szczęśliwy, taki brzydkie, to... Albo ktoś to przenosił, było jedno tu, a ty gdzie znalazłeś? Tu? Gdzieś? Też tu było. No to więc tego było więcej. To w kontekście
jeszcze tego, że... Ale to Lewartowski mówił, że była jeszcze inna budka i ładniejsze biurko i nam dali takie byle co, a i to ktoś może z tej obsługi, nie wiem, ktoś to te biurka rozdawał. Tak, ja uważam, że tak nie powinno być. No mniejsza z tym. Ale widzisz, że ten ciak taki jest fajny i on może tak... Powinno być taką dużą dupę byś pchnął, nie? Daj spokój. Wiesław, kurwa... Ale jak oni niezadowoleni, mówi, że jakieś byle co, wiesz, a poszli. Co byle co? A poszli oni już, nikt nie przychodzą. Te ciachy takie. Że tu tak źle? No. Czyż to, a tak ci źle tutaj jest? Nie, oni mówił, ten ciach mówi, że wiesz. Tak, czyli tak. No ja wszystko wiem. Wiesiek. Tu nie ma Wiesiek, tylko Marysiek. No. Aha. A tu? A tu? W poniedziałek? No to poczekaj, to trzeba napisać. Ale żeby on przyszedł. Pana prezydenta Jakubiaka, u wszystkich świętych, zdecydowałem się pójść do pana. No i teraz tak, trzeciego. Tu. To zaczekaj. Z kim on się zamienił? Z tobą, tak? No to ty kurwa tu będzie zapierdalał. No to dobra, no wszystko jest okej. Jeżeli na przykład tu jest poniedziałek, no to. Lidia. No to ty tutaj. Czy zaczekaj. Poczekaj, a gdzie jest ja to możliwość, przynajmniej teoretyczna. Zawsze nie, takiego, no to wobec tego już wszystko będzie... Nie, bo już żeście się zamienili. No. Nie, to już tutaj normalnie. Dobra. Jak nawet tam jedna służba ci coś wyskoczy, chociaż cię sądzę, to ja ci ją oddam tam któregoś dnia. Dobra? Dobra. Ale dobra. Z tego co ja widzę tutaj, to mi także się wpierdalał Bryszka służby, nie? I także to nie zarobił. Ja wiem. No jak? No dzisiaj on powinien być. No to już na nim zarabiasz, no. No jak, no. Także już wiadomo jak jest, tak? Jeszcze powinien podziękować, że się utrzymał na topie sprawiedliwości. Bo ja mam dobre serce. No. Chyba nie. Chyba nie, tak? Ale jaka to burza była tutaj w nocy i te chmury tam szły i tak błyskało. I jeszcze błyskało. I jeszcze ich dzień potrzebna. Dostęp do dokumentacji mogły mieć na przykład osoby do tego niepowołane. Czy ja... Pracując wiele lat na tym właśnie piętrze. Kurwa, co tu się pojebało? Nie, bo to inaczej się tyka, jak to tak jest. Weź tak zróżył aktualne i poinformuj tak, Litkę. No. Także ty, Litka, przychodź tam jutro! Nie, oczywiście nie mam żadnych dowodów. Zamienia się w mysz. No. Także widzisz, o. Z tej samej praktyki widziałem, że... Chodzisz tam? No, oczywiście, o tym. Tam mi się wywaliło takie, jakie było to. I w tę rdzę całą, ale nic się nie stało, tylko że tam... Może nie tyle zapoznanie się... A to pierwsza taka burza była, Boże, jakie śmieszne to było, daj spokój. Ja mówię, Boże, jeszcze mi się wywaliło, ale nic się nie stało. Pan Marcinkowski również tak wchodził sobie do bezpukania, do pokojów państwowych. No dobrze, no to już jest. Ze mną się umawiał, proszę. Ze mną się umawiał, jakby jak go tylko spotykałem. Ty, jak on nie przyjdzie w niedzielę, to ty tutaj zostaniesz. No ja zostanę, to nie ma problemu, wiesz. W salce negocjacyjnej. A co jemu się stało? O to rozbił wypadek? Jest jeszcze coś takiego jak punkt przyjęć stąd. Nie widziałem tego oka. Ale chyba ma to oko. Wydaje mi się, że jako strona. No ma oko, no widzi. No to powinien w punkcie przyjąć stąd. Tym bardziej, że to jak tu wcześniej... zwrócono uwagę i to chyba nawet arcyprawnik państwa urzędu. No cześć. To co, to już nie pada. Nie do końca mógł być nawet uważany. Wiesz jak centrum wygląda? Ja pierdzielę, zrobiłem zdjęcie, drzewa powyrywane. Ja stoję na stanowisku, że był. No, okna z tego zwierzowca wyleciały. I jakby negocjacje były również. No fatalnie. W szczególności ulicy Twardej Osi. No boję się, żebym gumy nie złapał, bo ja wiesz, najgorsze, że te akacje wszystkie rozwaliło, nie? Nie wiem dlaczego, akacje. Znaczy nie łączymy postępowań. A akacje, wiesz, one jest, mają te gałązki takie, że jak się przejedzie, potem to się gumę łapie, bo to jest twarde, nie? Negocjacja? No właśnie mówię, nie ma. Słuchaj, no to co, to w domu się spotykamy, czy w tym? Ty, ja bym wolał się spotkać przy Seforze. To jak, to co, to coś tam zjemy i idziemy do Sefory? Więc trudno było odmówić no spotkania nie, to... negocjacyjnego no tak, i schodzić. No, ale ja już zobaczyłem. Ta sala, która jest przewidziana na przyjęcie no interesantów, tak, no. Naprawdę nie służy rozmową. Służy zapoznaniu się przy dlaczego? Udziału pracownika z dlaczego? Strony. To raczej o to chodzi. No pójdziemy, bo jest nawet okazja. Będziesz miała nawet po mnie ewentualnie pamiątkę. Przeniesienie czy nie przeniesienie. Bożeś wodę kolońską zabrała do pracy, nie wiadomo dlaczego. Adwokat M. Nie
końce nazwiska podawać. No, stroisz się inaczej i tak dalej, nie? Również tak wchodzi. Ja tam zadaniuję swoich ludzi w belcach. Pan mecenas, nosząc różnego typu akta, no tak. Znaczy dokumenty donoszą. Dobra, bo ja jestem w cieciowni jeszcze, nie? Ryśkowi zdjęli to wszystko tam. Ale do urzędników, na przykład do kogoś. Ty, no zaprogramowałem go na niedzielę, nie? Bo miałby w sobotę przyjść, a to już lepiej niech w niedzielę przyjdzie, jak nikt go nie widzi, niech ochłonie, nie? Można odnieść wrażenie, że pan w pewnym momencie... Panie ministrze, ale ja nie... Ale duszno, ale padało, Chryste, panie. Dwa spędziłem w gabinecie pani prezydent. Żywa do góry nogami, z korzeniami powyrywane. Tak, bo to z tych 600 spotkań tyle mniej więcej było. Resztę załatwiałem sprawy raczej w gabinecie, nie na korytarzu. Co tak gadać ze mną i jakbyś siedziała komuś na kolanach? Ale zdaje pan sobie sprawę, że ten problem, że osoby nieuprawnione mogą mieć dostęp do Jezu, policja wrażliwych. Przyjechała. Tak, ja o tym mówiłem. Rozpocząłem od tego. No nie wiem. Tylko, że przez długi okres czasu pan, rozumiem, zgłaszał ten problem. Kurde, do muszę wyjść, zaczekaj. Miasta stołecznego Warszawy. I z pana wypowiedzi, nie wiem, należy tak rozumieć, że nie został załatwiony. Czyli pani prezydent nie widziała problemu w tym, w tej okoliczności, że osoby trzecie mogły sobie tak bez problemu po prostu wchodzić i wychodzić. Nie wiem, czy pani prezydent, natomiast osoby zobowiązane do tego, żeby administrować budynkiem, tego nie zrobiły. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Jeszcze pan Opaliński chciał dwa słowa, tak? Tak, dziękuję bardzo. Krótko, żeby podsumować. Wspomniał pan, że uczestniczył pan bardzo często w tych posiedzeniach zespołu koordynującego. Natomiast do tej pory ja nie dostrzegłem, jaki rzeczywiście miał pan wpływ na postępowania reprywatyzacyjne, jaki pan brał udział, czy pan kontrolował to postępowanie, nadzorował, bo to przecież było w pana jednostce organizacyjnej. Oprócz działań w ramach zespołu, czy pan osobiście w jakiś sposób miał wpływ na te postępowania, czy pan się troszczył o ich legalność, praworządność, czy nie? Legalność, praworządność i prawidłowe przygotowanie całej dokumentacji odpowiadają pracownicy. Odpowiadają w zakresie swoich obowiązków i jak powiedziałem, od osoby piszącej decyzję, uzasadnienie, później był nadzorujący kierownik, był radca prawny, który to uzgadniał, był naczelnik i był dyrektor odpowiedzialny. Taka jest procedura administracyjna. Tu nie ma miejsca, żeby ktokolwiek inny to wszystko ingerował. W związku z tym w takim znaczeniu absolutnie nie ingerowałem i nie nadzorowałem tych decyzji. Moja rola była taka, żeby informować powszechnie, tutaj są Państwo z Rady Społecznej, pan Jasiński mnie doskonale zna, żeby informować, informować na przykład radnych o tych sprawach, żeby po prostu mówić, jak jest źle i co robić, tłumaczyć po prostu, jakie są przepisy i tak dalej, rozmawiać z innymi, koordynować działania jakieś wspierające i tak dalej, czyli rola bardziej informacyjna, ponieważ KPA nie znajdzie się w roli dla osoby nadzorującej wydawanie decyzji. Nie ma takiego określenia. Dobrze, to ja może jeszcze w takim razie odniosę się do tego, co pan wcześniej mówił, bo mówił o sytuacji organizacyjnym i o pracownikach. Będziesz miał tyle energii. O pa, czy tam jeszcze ciemno robi? Znaczy tam jest akurat pustę nie... Buza będzie jeszcze. Tylko z Ryśkiem to już tutaj nie żarty. A idź ty z tym Ryśkiem. A na którym on piętrze mieszka? A ja nie wiem, on chyba tu z boku. Także z boku to on widzi, ale tam to już nie będzie widział, bo jak ten dom rośnie, no to nic nie będzie widział. Nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników przepisów prawa oraz wewnętrznych. No także więc ta jego żona, ona tu się wyspowiadała, że on ma pełno pieniędzy i on widocznie może nie musi tak bardzo pracować, dlatego wie. Dyrektor powinien dokonywać kontroli, a być może nawet nadzoru. Ja mnie do niech pani zabiera te pieniądze, niech pani kontrolę jakąś sprawuje. A nie. Ale to na marginesie. Kolejne ale ty żeś gadał do Litki, że go dzieciaki piją po dupie. Nie, nie, dzieciak nie, piją nie. Ale jaki dzieciaki? Tak, to ona wymyśliła na pewno, bo on tu i przyszedł, za bramkę szarpał, a ona mówi, Rysiu, jest okej, okay, spać do domu. I on poszedł. A ty ponoć byłeś, jak leżał pod klatką? Nie, ja nie wiem, która klatka. No ale że leżał pod klatką i żona nie mogła go wnieść do domu. Nie, ja nie wiem, który blok. Czy to jest ten, czy to jest ten. Ta Litka mówiła, że ty żeś jej tak powiedział. Głupoty gadała, ona nie wie, ona tylko wie ogólnie, że wiesz, że jego nie było, to ona to wie, ale że który blok, ja nie wiem.
prawdopodobieństwa no nie, prawie, że graniczący i dzieciaki też go pijem nie dawały. Nie, ja nie mam takiej wiedzy, że jakieś dzieciaki. Na podstawie on jej tam mówił widocznie, ona to powtórzyła po Rysiu. Rysia sam musiał mówić. Bo ja nie wiem, która klatka i nie wiem, które okno, bo tak mówię. Bo ja ciebie widzę, jak ty jesteś tu, jak siedzisz, no to czyli, że on stąd musi widzieć tamto balkon, tamten ten czarny na pierwszym piętrze. I on tu wygląda bokiem prawą stroną i widzi. Troska o rzetelność postępowania. On nie ma takiego view dobrego, wiesz. Czy to nigdy pana nie zastanowiło? No. Czy jeszcze raz muszę zacząć od tego, że no ma view, skoro widzi. No widzi, jeszcze widzi, wiesz. I jeszcze ale będzie widział, jak to jest tam z boku właśnie. A tak to tak. Uważam, że w sytuacji, kiedy... Szkoda tego Rysia, bo ten Rysia to jakiś, wiesz, wpada na nie i... To trzeci raz, nie, drugi raz, bo teraz trzeci, nie wolno pozwolić. No. Dużo wcześniej, w jednej ze spraw dotyczącej nabycia bodajże za 50 zł budynku. I tam właśnie organ administracji i burmistrz próbował to wszystko podnosić, że są za niskie kwoty itd., itd. I tam szereg orzeczeń, które... Ty to teraz jak oni mają przechodzić? Tędy już mogą? Ale to kolega jest na Kabatora, bo jak prywatnie, to ja tam dookoła było. Ale oni tak ci powiedzieli, no bo on, kurwa, zobacz, to bez kasku, no niech mu na łeb coś, kurwa, spadnie, no. No ale to jest jego, wiesz, najbliższy znajomy kolega, ten sobie jeszcze powiedział, że też... Kucharz tam może i tędy i tamtędy. A ja mówię, ale już on zapieprza tam. Miał czerwony kask. Ale zobacz, to na łebku. Ja się z tym nie zgadzam, kurwa, no. No, to też nie jest ciekawe. Jak będzie sobie szef przejeżdżał, czy zapytaj się go, czy tego kolegę. A potem będzie obrażony, że go siewiec nie puszcza, bo to tego kolega. Ale to mu wytłumacz, że zobacz, no nie może tak być, no. No nie może, bo ja szukam Batora, no. 85. Głupi jest jak tego. Że to już jest to właściwy... No, dam mu ten kask czerwony. Nigdy nie będziemy wiedzieli jako organ administracji, bo nie mamy do tego... No i ci powiedz, że tak generalnie to nie będziesz go wpuścić, to chyba, że... No. To idź za nim, niech przemie Sobieszek idź, weź ten pierdolony kask. Tylko szybciej. Nie, on jest tam po szkole. Minister Galeta też przed chwilą potwierdził, ona została przez sąd unieważniona. Dobrze, czy w takim razie, skoro pan się nie pokusił o taką refleksję, czy również nigdy w ratuszu, bo tam przecież jest... Wiele osób, jest szereg prawników, dziesiątki osób z wykształceniem prawniczym, profesjonalistów, radców prawnych, adwokatów. Czy nikt nie zwrócił uwagę na taką dysproporcję? Bo zgadza się, to może rzeczywiście, no podlega rzeczywiście ocenie sądu. Natomiast biorąc pod uwagę, że można uzyskać czasową własność nieruchomości za... No właśnie, nie ma już drugi dzień rzeczywistej rady rynkowej wartości. Nie powinieneś go wpuścić, według mnie nie powinieneś go wpuścić. Myślę, że to... Potem wiesz, oni mają pretensje. Nie wpuść, kurwa, mu wejdzie w ten. Ja każdego wysyłam, wiesz, ale jak on taki już jest. Czy ktokolwiek inny może? Nie wiem. Nie wiem, natomiast pan... No już ten dzień wyjdzie już. ...który państwa był, powiedział też, że można było przynosić... Ale powiedz mu na drugi raz, że dla niego to jest, no kurwa, tak, bez tak różnicy, czy on pójdzie tam. Oczywiście, że dla niego bez różnicy. Nie wpuszczaj, kurwa, no. Oczywiście, że tak. A jak Sobieszek powie, że powinieneś, bo to znajomy, powiedz nie, bo kurwa nie ma butów, nie ma, kurwa, kasku tak, i tak dalej, no. Samo to, że kasku nie ma, wiesz, no. To jest proste, ono w tej chwili figuruje w nowelizacji ustawy. O, i znowu będzie sucho. Chwila, słońce, podoba, znowu już nie ma błota. Jeżeli chodzi o... Także to Litki, weź tą kartkę i studiuj tam, co ona tam napisała, że, no tak, że muszą być kładki, po, jak ona idzie, bo ona tam rzeczywiście spadła. Tam takie błoto jest. Leją beton. Jakiejkolwiek staranności, już nawet nie mówię o należytej, żeby poszukiwać prawowitych spadkobierców. Co narzeczona dzwoniła? Czy nie przyszło do głowy może, żeby zawnioskować do sądu o... Odstawić narzeczone wszystkie, bo one zjedzą. Żeby może jednak... No, to jest to prawo, które ustawodawca przewidział. A ty coś masz na oku? Mistrz, wyjdę poza... Mam taką koleżankę z Teatru Studio. Ona tak się ze mną umawia. Mam sobie tam nagrywać to. Ustanowionych kuratorów. Ale szurnięta, ale wiesz, dobra wariatka. Ile tutaj wychodzisz? Ile masz pieniędzy tutaj? Ile zarabiasz? No wiesz, jak nie ma Rysia, no to się zarobię. Nie ma się. Ile będziesz to mieć? No wiesz, 14 razy tam ile dzienna. To ponad 3000 netto, nie? Tak. Miesięcy, czy kilku, no do trzech tysięcy. Ja Krycia nie ma, dlatego wiesz, ja liczka, że tego jutro przyjdzie, ale ona tu była dwa dni. Widziałeś Wiesław?
Kurwa. Widziałeś? No. Inny za to, co to odpierdalasz, już by dawno cię wyjebał z pracy. Wiesz, no nie, my tu ciężko pracujemy, człowiek. Ty wiesz, że jest roboczy? Weź się przejść tymi światłami. Ale każdy to sobie włączyć, to wyłącz. Ja się na chwilkę yes. sobie pozwolę, ale każdy sobie zawód wybiera. To nie jest zawód, to jest po prostu coś dodatkowego. Rysio też to widzisz na niego. A emerytury ile masz, czy tam renty? Jakie renty? Nie mam nic, to jest jedyne. Tak? Tak. Nie, bo są takie rzeczy, że trzeba zrezygnować. I żeby wiesz, no bo nie ma. Co ty sobie teraz żyjesz jak panicho, nie? Ja cały czas wiesz. Dzięki moim inteligencjom, to więc wiesz. Przygotowują decyzje i osoba taka jak pan był wtedy dyrektor. Tutaj jest ludzie kupowani. A ten kurwa, kto to jest ten bez. Nie, to jest wiesz, z dźwigu. Bo był taki gruby, jego zwolnili. Bo on nie chciał pracować jak się chwieje, ale znowu pracuje. Oni tu łażą bez kasku, ci sami swoi pracownicy. A szczególnie dzisiaj, jak to pracować, nie pracować, burza, nie burza. Dlatego to nie sąd prowadzi postępowanie dekretowe, to nie kurator prowadzi postępowanie dekretowe, to organ, którym był urząd miasta, prowadzi postępowanie dekretowe i to on ma obowiązek zebrać te wszystkie dokumenty. Oj, Wiesław, kurwa mać. Problem polega na tym, że w tej sprawie... Musisz się wziąć do roboty, też do tego kipszy, na czwartego. To, na pewno. Świadek nie ma dostępu. Tak. Nie za dobrze w szkole szło. Tak? No. A co to w szkole? Przecież Rysia też pracuje tutaj dodatkowo. Litka też najmądrzejsza z całego świata, wiesz. ADHD, niespożyta energia. Psychiczna. Litka to się musi ode mnie dużo uczyć. Ten Janek musiał ją pędzać. Pędzał tak, że ona u nas na podłodze spała w butach. Wszystkie zapachy musiała wąchać. 13. chwilę przed wydaniem decyzji dekretowej. To znaczy jakie zapachy? No w butach spała. Jak on szedł po pety w nocy o 12, bo ona jemu nie kupiła, no to wypierdalaj, mówi wiedźma, bo ja muszę iść obchód zrobić, jakieś pety znaleźć. I ona musiała wstać i usiadła tam, się trzęsła cała. Ja mówię, coś, przecież to wiesz, on psychiczny. No i on wrócił i tego, bo ona musiała, jak nie kupiła, wiesz. Musiała kupić, żeby się wgryźć, żeby musiała coś, cokolwiek, wiesz. Nie miał jak podejść do tej sprawy. To ilu wy tam mieszkacie w tej chałupie? Nie, już we dwójkę. Będziemy się dzisiaj gwałcić. Znaczy jutro. Tylko. Będzie się ruchać, nie? Straszne. No jak nie? Tego przebyławika już wypieprzyłyśmy. Wszyscy szukali, nie ma odpowiedzi. Taki wiesz. Ja mówię, Wiesiu, nie ma tu picia i wiesz. Tam się nazwiesz na tych wernisażach. Mówi, ciasteczko Litce przynieść. Staruszka, prababcia twoja. A się rozłożył tego. Wypieprza. Nie był jednak dogadany i miał stroną. A ludzie są nienormalni, wiesz, tym, nie umieją docenić, a niech się na lotnisku niech śpi. Straszną ilość błędów. Czy świadek nie wyklucza, że... Dobra, ja spierdalam już. Dobra. Trzymaj się, wszystkiego najlepszego. Dyżury, tak? Czego? Dyżury ustaliśmy, tak, ja dzwonię do Ryśka i potwierdzam, że ma w niedzielę. Ja mówię o czym innym, panie przewodniczący. Mówię o tym, że ta decyzja była wydana na udziały i ona musiała być później rozliczona na konkretne HIP-y. A to mógł zrobić tylko sąd. W związku z tym zostawiliśmy sobie jeszcze okienko, żeby później przed sądem przeprowadzić postępowanie. I właśnie dlatego nie stanęliśmy do aktu, żeby przeprowadzić postępowanie, które tak naprawdę na 100% ustali wszystko. Bo tam te wątpliwości się tam... być może jakieś pojawiły. Nie uważam, że ktokolwiek zrobił jakiś... No już, tam już. Na 100% nie mogę tego gwarantować. Dobrze, ale to ja jednak trochę...